No. Takže v podstate my si máme ešte jednu misiu, więc v podstate misie je ešte ostatná misia. Ináč je epilóg, oczywiście. Ona nas nie wystawi, Salemnis. Jeśli twierdzi, że to ważne, to lepiej jej wierzyć. Nie przywykłam do tego, by wierzyć tej manipulatorce, komandorze. Co za brak wiary, jak na templariuszkę? Artanisie? Jim? Co się dzieje, Saro? Co jest tak pilnego, że wezwałaś nas wszystkich? Amon żyje. Jego nienawiść rośnie w otchłani. On już planuje swój powrót. Nawet teraz słyszę wzywający mnie głos. To może być podstęp wielkiego wroga. Ten głos nie jest jego. Jest tam coś jeszcze. Coś udręczonego, zdesperowanego, ale też przyjaznego. Amon z każdą chwilą rośnie w siłę. Możliwe, że nie wróci za naszego życia, ale w końcu tak się stanie. Co zatem mamy zrobić, Kerrigan? Na Ulnarze znajduje się wejście do tła. Zamierzam przez nie przejść i raz na zawsze zniszczyć upadłego Xel'naga. Musicie mi pomóc. No. Sara ma rację. Nie możemy tego zignorować. To nasze brzemię, czy nam się podoba, czy nie. Zeratul przewidział nadejście tego dnia. Nasze ostrza służą ci pomocą. Ale to ślicznie wygląda. Battlecruisery, aduny, włócznie i te, jak im tam było? Overmindy? Lewiatany, o, lewiatany. I co, mam ułożyć kostkę Rubika? Elektronicznie? Żeby koło protosów leciał lewiatan, no, no to jest jakieś niepojęte. Jest coraz gorzej. Te cienie rozrywają nasze okręty. Długo się tutaj nie utrzymamy. Pchałeś się, to masz. Głos dobiega z miejsca gdzieś przed nami. Musimy tam dotrzeć. Moje oddziały to spadają. O. Otchłań, jezionie chłodne. Twoi wojownicy są już blisko, Artanisie. Wyczuwam to. O, Adun działa. Cienie powoli pochłaniają naszych wojowników. Uderzajcie celnie, templariusze. Z tej szczeliny wyłażą sługi Amona. Zniszczcie ją. Ten głos. Tassadar? Należy do mojego mistrza. Tassadara. Co to? Róbcie, co mówi. Co to, Tassadar? Wezwałem cię w wielkiej potrzebie. A teraz jesteś w tej krainie. Jestem tutaj więźniem. Musisz uwolnić mnie z jego szponu. Czyich? Królowa Ostrzy. Cóż za miła niespodzianka. Naród, myślałam, że nie żyjesz. Pozbawieni ciała, my, Xel'naga, wracamy do otchłani. Tutaj wciąż żyję. Ty nie będziesz miała tyle szczęścia. Super. O, co mi się podoba. Mogę ten, warpować te, wydraje kariery. Przygotuj się, Artanisie.
Siły Naruda kierują się w stronę pozycji Jina. Wysyłam Rui do pomocy. Moi Templariusze do was dołączą. W imię Tassadara! Zwyciężymy! Dobra, nie spaniakuj. Podajmy Immortala. Załatwimy to klasycznie, Gej to Yang. Musisz przyzwać to na moi chłopcy zajmą się rozstawieniem obrony. Co to jest za bydle? Moloch wciera się do mojej bazy. Deszcie na niego wszystkim, co macie. Jeszcze nie pora się ludować, przyjacielu Gejmorze. Dobra. Bez wątpienia wyślę kolejne. Wykorzystajmy ten czas, by ruszyć dalej. Są minerały u góry, jak co ekspansji. Włócznia Aduna, tutaj Hyperion. Przed nami znajduje się kilka ważnych strategicznie miejsc. Powinniśmy je zabezpieczyć. Doskonały pomysł, admirał. Jeśli oczyścimy je z oddziałów wroga, będziemy mogli zająć wyzwinięte pozycje. Wojownik się uczy. Pierdziel. No, bujajcie. Stójkow jest. O, Alex. O, atakują mnie. A, no to dobrze wiedzieć. Dobrze, że zwróciłem już na niego uwagę. Wszyscy go słyszycie, prawda? Tak. Ale pozostaje jeszcze wiele pytań. Rui czeka dziś zagłada. Artanisie, co ty na to? Dołączysz do nas? Nie ma opcji, buraku, jak mam swoje. Thank you.
Jim, wkrótce możesz spodziewać się wsparcia. Aha, dobra. Sentry będą. Chaotyk, dobra, może być. Gdzie jest Forge, którego robiłem? Nie ma go. Szybko, szybko. Zrobimy dwa forge, żeby nam szybciej poszło. Powolutku jem. Muszę to ogarnąć szybciutko, bo tu sobie na razie radzę z tego co widzę, jeśli można tak nazwać. Karigan obnowuje widzę. Easy. Teren zabezpieczony. Zagnieżdżamy skupisko uli. Królowo, nasze mutaliski niedługo dołączą do walki. Pojawił się kolejny moloch. Załatwmy go. Trzeba go ubić. Czy on jest wykrywaczem? Nie. Dobra, wiadomo co mamy robić. Zergi, naprzód! Ten bydlak ma dzisiaj zginąć. Zabili go? Zabili go. Dobra, to kontynuuję tutaj. Rzucaj pylony z killem, bo on solo rozwa. Dobra, spoko, spoko, spoko. Ogarniemy. Kontynuować uderzenie.
zapomniałem o tym. Wiedziałem, że tego jest tutaj. Nie dam rady na razie. Sądzicie, że Rui jest waszym sojusznikiem? Królowa Ostrzy niesie jedynie cierpienie. Jest wrogiem wszelkiego życia. Wysyłam ci trochę wojska do pomocy. Artanisie, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł dołączyć. Już rozstawiamy obronę. Niedługo skończymy. Tak, trzymajcie. Na więcej cię nie stać, Naru? Pora, żebyś znowu zginął. Trochę się czyści na szczęście. Dodatkowy personel w drodze. Nasze centra produkcyjne przygotowują się, żeby wysłać tory na pole walki. Jestem tu. Spoko, nie ma problemu, na pewno wrzucę. Nie wiem, że to jest sens tego wrzucania, no ale spróbujemy. No. Nie. Nie widziałeś się z nią? No to ja też nie. Rui będzie mógł wykorzystać ten posterunek. Nasze ultraliski zmiażdżą na rundę. Zabezpieczyliśmy wszystkie pozycje. Mamy u ciebie dług, hierarcho. Nie, jak do drugiej? A kiedy ja byłem w pracy do drugiej? Dobra, powoli chyba skończymy. O słabych umysłach. Ułomny wytwór błędnego cyklu. Ubiłem wszystko, co mogłem.
Sługi, brońcie Terra! Pokażcie narodowi waszą furię! A tutaj nawet dają radę, chłopaki. Dalej! Dajmy im popalić! Podporządkowana woli mego pana. Spokój się. Wkrótce ujrzycie go w pełni chwały. Wykorzystaj moją umiejętność. Idziemy od tej strony tego molocha ubić. Okej, super. Pykło. Witaj, Duran. Pamiętasz, co mi zrobiłeś? Zwiłko. Duran. Chcesz napawać się zwycięstwem? Nie. Przyszedłem cię pożegnać, ty suczy synu. Coś mi się podejrzanie ten Tazadar wydaje. To Tazadar. Mój mentor. Jak to możliwe? O wielki. Twój widok tak raduje moje. Tazadar. Postać, którą wybrałem, by zainspirować tego, który nazwał Zeratulem. I ciebie. Proroctwa, którymi kierował się Zeratul. Wynik mojej psionicznej ingerencji w umysł prymitywnych istot. Jesteś Xel'Naga. To ty mnie wzywałeś. Kim jesteś? Ulos. Ostatni przewodnik cyklu. Wróg Amona. On stanowi jedność z otchłani, a ta jest przedłużeniem jego woli, która mnie więzi. Dlaczego nas tutaj wezwałeś? Cykl nie może zostać przerwany. Scalanie czystej esencji i czystej formy musi trwać dalej. Ty, którą zwą Kerrigan, możesz złączyć się z moją esencją.
wypełnij swoje przeznaczenie. Dołącz do Xel'Naga. Kontynuuj odwieczny cykl. Xel'Naga? Chcesz zamienić ją w jedną z was? Nie ma mowy. Saro, nie! Tylko Xel'Naga może pokonać upadłego. Jak zwykle, Saro, Jim dostaje tego robić. Po głowie. Nie pozwól. Nie daj się znowu sponiewierać. Razem możemy... Jim. Wszystko, co zrobiłam, cała ta śmierć, zniszczone światy. Mam krew na rękach. Muszę ją zmyć. To moje przeznaczenie. My destination. Tyn, tyn, tyn. O, a chipki nawet mam. No, udało mi się. Nieźle.